No, witajcie drodzy moi widzowie. No, odezwał się do mnie taki pan z Londynu. Ma na imię Marek. No, chciałem pozdrowić tego pana Marka z Londynu. No, odezwał się do mnie i my sobie tak zawsze rozmawiamy. No, to jest taki mój fan, taki po prostu miły, szczery, że idzie z nim porozmawiać na różne tematy. No, można się pośmiać, pożartować i to jest taki po prostu, to można powiedzieć, kolega. No, mieszka w Londynie, no ale troszkę daleko, no ale to tam. No. I tak mam tych trochę tych fanów. Jest daleka, nie? Są niektórzy tacy po prostu i w Holandii, i po prostu w Niemczech, no. Ale jest okej, no po prostu tam to mówię, no. To jest to, że troszkę jest takich się po prostu. W tym rzecz jest taka, że po prostu, że trochę mi się tego trafiło w tym roku. Fajnie, że poznałem trochę takich fajnych koleżanek i kolegów. No, i to mi się to bardzo podoba. No, bo to jesteś z tego zadowolony. No, i to. I nie spodziewałem się, że tak trochę takich fanów poznam i takich koleżanek, no. No, to są tacy koleżanki, że z nimi idzie porozmawiać na różne tematy, pośmiać się, pożartować, czy troszkę tam o jakieś winko wypić, no. No mają tam powiedzmy swoje tych chłopaków, są żonaci, no ale to tam wiadomo, no, jak to się tam poznasz, pogadasz co i jak, to może jakaś tam coś się jedyna trafi, nie? No. No. Wiadomo, kto szuka, ten znajduje, nie? No. To nie od razu tego Warszawę zbudowano, że od razu na hip-hop znajdziesz sobie na tip-top, że już będzie tak łapu-capu i już jest, no. To po prostu musi być kobieta taka do życia, nie tam po prostu, żeby tam wziąć taką byle jaką. Kobieta musi być taka, żeby coś umiałakolwiek zrobić i po prostu umiała gotować i żeby miała swoje pieniądze i żeby to tak nie było, żeby facet jeszcze kobietę utrzymywał, no. No, w ten sposób, no. Także mówię, no, to po prostu jest tak na tej zasadzie, no. Po prostu tak to wygląda, no. Także mówię, no. Jestem tak zadowolony i tyle, no. No, trochę sobie tego świata zwiedziłem. Fajnie. To tu, to tu. Byłem tego sobie we Wrocławiu. Fajnie. Lubię podróżować. Dyżę wszystkim. I to wszystko, no. Także, drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.